Zaczynamy, kochani. Dzień dobry. Korzystając dzisiaj z okazji, że z gościnności śląskiej spędzamy dzisiaj wieczór u Dawida z kanału Cała Prawda. Cała Prawda, dokładnie. Nie wiem, czy cię będzie widać tutaj. Dokładnie, trochę przesuniemy. Dziękujemy ci za gościnę. Tutaj trochę będzie... przez to, że jesteśmy gośćmi, no to tutaj za nami grill i tak dalej. Cała przyjemność po mojej stronie. Super, fajnie. Robimy innym smaka. Dokładnie. Także dziękujemy ci za to wszystko. A my chcielibyśmy się odnieść do ostatnich wydarzeń. Ja bardzo dziękuję. Aha, ja wspomnę tutaj kanał Driver Millioner. Tak jest, a tu zawłaszczeni przez sektę i Cała Prawda. I Cała Prawda, Dawid, Cała Prawda. Zdrawiamy wszystkich. Dokładnie. Ze względu na to, że jest krótki czas wakacji, w moim przypadku wakacji, tripa po Europie, korzystamy z takiej formy, że rzucamy ten sam materiał na dwa kanały. No i chcemy się odnieść do wydarzeń, które się wydarzyły tutaj w Katowicach w ostatnich dniach, kiedy zwiedzaliśmy, robiliśmy wywiady ze świadkami Jehowy. Ja chciałem podziękować katowickiej policji za pouczenie mnie, ale i także świadków Jehowy, za to, że możemy legalnie nagrywać świadków Jehowy, którzy stoją przy stojakach. Tylko chodzi o to, żebyśmy mieli ten telefon skierowany w stronę podłogi, w stronę stóp, ale głośnik może być skierowany w stronę na przykład świadków Jehowy, którzy niestety nie chcą odpowiadać na zadawane pytania przez nas. Czyli nie mają wyłączności na miejsce, tak, na okolice chodnika. Chodnika, parku i tak dalej, dlatego że ja użyłem takiego fortelu, że po prostu mówiłem się tutaj z kolegą i po prostu czekam i nie interesuje mnie, co ty tutaj do mnie mówisz, bo ja nadaję w tym momencie, ja powiedziałem, że nadaję do live'a w tym momencie i on po prostu był już zdesperowany i pobiegł. Zobaczycie to w najbliższej przyszłości, natomiast wymaga film trochę edycji, to trochę czasu będzie kosztowało, ponieważ no, musimy te twarze pozasłaniać. To jest jedyne, co policja jakby zastrzeżenia, takie, tak. No, chodziło o to, żeby w momencie, kiedy jakby ujawnimy te twarze świadków Jehowy, to żeby jakby policja miała szybszy kontakt do tej osoby, która złamała prawo RODO tak naprawdę tutaj w Europie i umieściła na przykład na social mediach właśnie ich wyrazy twarzy, bo bardzo ciężko jest niestety od nich cokolwiek usłyszeć, jeśli chodzi o pedofilię, o wszelkiego rodzaju deweloperskie inwestycje w postaci sal, które sprzedają po kilku latach użytkowania. No. Tak to wygląda. Także dziękuję bardzo Policji Katowickiej, bo na tą chwilę możemy puścić to w Polskę, przynajmniej na tych dwóch kanałach, że każdy, kto jest odważny, kto może nagrywać, zadawać im pytania i umieszczać to w social media, na TikTokach, Instagramach, gdzie tam sobie chcecie. Konkretnie. A tutaj Dawid dba o nasze zaplecze, czyli... Kuchnię, tak. Można powiedzieć, Dawid dba, tak, dba o to, abyśmy mieli żołądki pełne. No i ze swojej strony chciałem na kanale Bożenki i Daniela. No bo jeszcze nie wiem, czy ja mogę, nie? Ale jak już oficjalnie, no to Daniel przyjechał aż za wody. A Bożenka przyjechała z Katowic do Jastrzębia, tak. Też z Danielem i działamy na rzecz pogłębiania informacji, wiedzy i zjednoczenia się, bo wiemy, eksów, tak. Oczywiście nie wyłączamy z tego świadków czynnych, którzy się wybudzają, bo to jest nasza misja i ze względu na to, że chciałem tutaj powiedzieć tylko krótko dwa słowa na temat tego, czemu ja się nie udzielam na swoim kanale, bo każdy ma swój czas. Jeśli zajęci jesteśmy czymś głębszym, powiedzmy rodzina, i trzeba wyprostować pewne sytuacje, to uwierzcie mi, jest ciężko dorwać czasu do tego, żeby się zorganizować i jeszcze mówić o czymś, co mówi Bożenka. A tu wystarczająco dobrze prowadzi swój kanał Daniel i Bożenka. Zresztą jest dużo kanałów, wiele kanałów, które poruszają tematykę świadkowską, że tak powiem. Ja na razie jestem w
sytuacji takiej, że muszę wyprostować swoje pewne sytuacje, a potem będę też działał na rzecz świadomości świadków, bo przecież sami dobrze wiecie, że moja mama jest z ojcem świadkiem czynnym. W korporacji. Tak, w korporacji i no niestety nie uda mi się chyba ich wyciągnąć stamtąd, ale zawsze ktoś, kto będzie słuchał nas, naszych kanałów, poda to dalej i obudzi się jeden, dwóch, a to już jest dużo, bo ten jeden też może zdziałać wiele. Więc zapraszam do przeglądania naszych kanałów, dzielenia się swoimi informacjami i spostrzeżeniami i doświadczeniem, komentowania i dawania lajków przede wszystkim dla zasięgów. No i cóż, no zdrawiamy wszystkich youtuberów po pierwsze. Tak. Chciałem właśnie się odnieść, bo dawno, dawno nie mieliśmy takiej okazji, a chciałem przede wszystkim podziękować za to, że jest z nami, czynny udział bierze, ale nie na swoim kanale często. Patryk Ostrowski z rodziną też jest bardzo przyjemnym gościem, który bardzo dużo pomaga ludziom bezinteresownie. Jest Gabryś. Tylko Patryk teraz tak nie nagrywa chyba. Patryk co jakiś czas wrzuca materiały, ale on ma to dosyć poważne tematy i on się bardziej skupił na jednostkach, którzy poproszą go o tą pomoc. A nie robi tego tak jak my, że idziemy do ogółu. Ale słuchaj, ale może powiemy nazwę kanału Patryka, bo osoby, które nie wiedzą. Jehowy, przebudźcie się. Tak, kanał Świadkowie Jehowy, przebudźcie się. Patryk Ostrowski. Tak, to jest bardzo ważne, że on osobiście może pomóc osobom, które są w bardzo różnych sytuacjach, bo są naprawdę takie betony świadkowskie, które mają po prostu jedną osobę w rodzinie, młodą osobę, która dopiero co wchodzi w życie, a no ja współczuję absolutnie takim osobom, gdyż ja przez całe życie miałem do kogo uciec, ale jeśli jesteś bezpośrednio w tej sekcie, to jest to, no to jest masakryczne dla takich osób. I otwarcie mówimy, że to jest sekta. Tak, że są takie osoby, to podkreślamy, bo to jeśli z jakiegoś marazmu ciężko wyjść, a jest to religia, która się mieni być jeszcze w dodatku prawdziwą, no to już musi być sekta, bo nie dochodzi do nich nic z zewnątrz. Oni mają swoje wewnętrzne, korporacyjne, sekciarskie myślenie i to jest właśnie no trochę jakby przeciwko ludzkiemu umysłowi, bo przecież oderwani od rzeczywistości. Powinniśmy mieć wolny umysł jako ludzie, bo dane nam został rozum. Po to. Ale wiesz co, ale jest na jeśli ten rozum zostaje przytłuszony jakimś wewnętrznym rozkazem, no to już jest niewolnictwo. Dlatego my o tym mówimy, żeby się jakby zjednoczyć i przekazywać dalej to, że każdy człowiek jest wolny. Tak. Nie musi się poddawać tej sektokorporacji, która tłamsi jego świadomość. Ale Dawid, z drugiej strony oni są zaprogramowani, bo cały czas słyszą, że zostaliśmy obdarzeni wolną wolą. I oni są przekonani o tym, że oni mają wolną wolę, ale że mają zawłaszczone umysły przez panów z Warwick, to tego już nie wiedzą. Jaka to wolna wola, jak ty mu mówisz dzień dobry, a on od ciebie ucieka? No to co to za wolna wola? To już nawet nie ma nic wspólnego z kulturą, tak? A już nie mówiąc o wolnej woli. Wolna wola powoduje to, że jesteśmy otwarci na wszystkich, a nie tylko na swoich. Ale wolna niewola, no. Wolna niewola. Jeszcze chciałem pozdrowienia dać dla mojego przyjaciela, jeśli mogę. Tak, oczywiście. Korzystając z waszego nagrania, mojego przyjaciela z Katowic, Ryszarda Bednarskiego, z którym z powodzeniem prowadzę już od 3,5 roku kanał Cała Prawda. I dla żony. I dla Krysi, która naprawdę też wspiera go w tych działaniach. Jeszcze w dodatku kanał Jaśniejsze Światło, czyli Gabriela Bożydara, inaczej mówiąc, no i wszystkich tych, którzy robią kontenty na YouTubach, na Facebookach, udzielają się, bo jesteśmy z wami, energetycznie jesteśmy z wami, róbcie to dalej, jak macie jakieś ewentualne pytania i
zawahania z nami zawsze jak w dym. Widzicie, spotykamy się co jakiś czas, tak. Jednoczymy się po to, żeby działać w razie W. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, kto komu będzie potrzebny, bo może ja dzisiaj nic nie mam, ale za to chęci do pomocy, więc zawsze bym mógł gdzieś śmignąć, pomóc, nie wiem, coś w lesie jakiegoś drzewa narąbać i pomóc komuś, kto takich możliwości nie ma, a to na tym rzecz polega.